Witam was wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Gocus.pl. No i przepraszam was, że nie było tak długo, bardzo, bardzo długo filmów, ale to dlatego, że szkoła i te wszystkie inne obowiązki, które wiszą mi nad głową, no nie dały spokoju nawet na trochę, żeby nagrać film na YouTube. Ale to nic, ważne, że już nagrywam. Będę się i tak starał, żeby nagrywać tak dosyć często, jak najbardziej częściej będę mógł. A teraz chciałbym przedstawić wam program TV, Uweb TV Client. Jest to program, który instaluje w sobie też player VLC. To jest taki dosyć słaby, ale jednak wystarczy do tego programu, więc jest no dobry. No okej. I teraz chciałbym wam przedstawić niektóre wady i niektóre zalety tego programu. A więc już to mówię. Tak wygląda program. Ulubione, wszystkie. Odtwarzaj, nagrywaj, planuj to. I tak to wygląda. A więc możliwości: oglądanie kanałów w programie VLC. Nagrywanie kanałów, planowanie nagrywania, automatyczne sprawdzanie dostępności kanałów, automatyczne wznawianie przerwanego połączenia w trakcie nagrywania, automatycznie aktualizowany program telewizyjny, szczegółowe informacje o każdej pozycji programowej, testowanie połączenia z różnymi lokalizacjami, sortowanie kanałów, przesuwanie góra-dół, wybór pomiędzy SD a HD z rozróżnieniem nagrywania i odtwarzania oraz skan wirusów, że to na pewno nie jest wirus. Mianowicie to nie jest wirus i nawet wszystkie tutaj to potwierdzają, że to nie wirus. A teraz przejdźmy do wad. Wada tego programu pierwsza jest taka, że jeżeli Web TV jest obciążony nadmiarem osób oglądających i nie ma się premium, to blokuje połączenie. Tak samo jest w TV, ponieważ jeżeli Web TV, bo to jest klient Web TV, jeżeli Web TV jest przeciążone, to TV nie może się połączyć z tą stroną i niestety nie możemy włączyć wtedy kanału ani go nagrywać. Co mnie bardzo smuci, no ale trudno, prawda? No inni też oglądają na Web TV. Ale jeżeli Web TV nie jest przeciążony, to można wejść i wtedy nie ma się kompletnie żadnych takich ograniczeń, można oglądać gdzie chce się, kiedy chce i ile się chce. Dlatego nie ma takiego limitu, nie ma prawie w ogóle żadnego tam. To nie jest podkucha, normalnie działający, ładny program. Teraz chciałbym wam przedstawić, jak pobrać ten program. Program odtwarza strumień wideo z Web TV w programie VLC. Do poprawnego funkcjonowania wymagany jest NetFreeWheel 4V. Czyli jeżeli klikniecie ten załącznik, to odtworzy wam się strona z stroną do pobrania tego programu. Link do tej strony będzie w opisie. Link do tej strony, na której teraz jestem, będzie w opisie oraz pewnie gdzieś na ekranie, gdzieś, nie wiem, gdzieś po bokach, możliwe, bo nie, możliwe, że będzie tylko w opisie. A teraz przejdźmy do ściągania tego programu. Aby ściągnąć ten program, należy się zarejestrować na forum lub zalogować, jeżeli ma się na nim już konto. Rejestracja wygląda tak. Zgadzam się. I tutaj mamy ten formularz. Login, hasło, email. Kod, nie jesteś bot, czy jesteś botem. Język. Tutaj powinno być zawsze automatycznie wykryj DST. Strefa czasowa. Tutaj są ustawienia konta. I klikamy zakończ rejestrację.
Logowanie wygląda w ten sposób. Login, hasło. Kiedy kliknie i zarejestrujemy się już lub zalogujemy, zamiast tego otworzy nam się wielki przycisk z napisem pobierz. Klikamy w wielki przycisk z napisem pobierz i pobiera nam się instalka programu. I teraz muszę niestety zrobić krótkie cięcie. A więc tak, pobrała nam się instalka. Pobrało mi się przynajmniej ta instalka. Znaczy ja już miałem pobraną, ale musiałem zrobić cięcie, bo niestety komputer odmawiał mi posłuszeństwa. To jest ta instalka. Klikamy na nią dwa razy. Otwiera nam się okienko TV 2. Oczywiście Welcome to TV. Tu setup wizard, klikamy next, klikamy next lub zmieniamy miejsce zapisu, ale ja klikam next i install. Po kliknięciu install automatycznie zainstaluje nam się TV i to wszystko. No i znowu cięcie. Po zainstalowaniu naszego TV pojawia nam się na pulpicie taka oto ikonka TV. Klikamy na nią dwa razy. No i otwiera nam się program. O taki właśnie. A więc klikamy właściwie wy będziecie mieli o takie coś. Wybieramy dowolny nie wiem, dowolny program, na przykład, nie wiem, nie z tego świata, tutaj jest TVP HD weźmiemy. Mi się wcześniej WLC skraszował, tak jak mówiłem, albo nie mówiłem. I pyta się, czy wysłać raport buga, czy nie. No, ja kliknąłem nie wysyłaj. Otwiera nam się player WLC oraz otwiera nam się właśnie ten program, który chcieliśmy włączyć. Dobrze, wyłączamy WLC Player, włącza nam się ten program. Na przykład teraz wybierzemy TVP 1 HD. Włącza nam się Player. No i włącza nam się oczywiście TVP 1 HD. Na początku mogą być lekkie ścinki, ale to dlatego, że TV łączy się hakersko z... tak przynajmniej uważam, że hakersko. Łączy się hakersko z Web TV, dlatego no wiadomo, że połączenie trochę trwa i obraz też na początku nie jest taki ładny. Ale po kilku sekundach staje się bardzo dobry. Tak samo możemy oglądać różne, ale to na przykład różne programy. I to kompletnie za darmo, bez limitu. No chyba, że ktoś za dużo ludzi siedzi na Web TV i ogląda, no to wtedy trochę mniej, ale gdyby nie to, że dużo ludzi siedzi na Web TV, to ten program doskonale nadawałby się na każdy telewizor i na każdy komputer. Pewnie zauważyliście, że plik fd://0 to jest kod, który, jakby można powiedzieć, TV z Web TV nadaje na właśnie ten kod telewizję i z tego kodu odtwarza tą WLC, bo inaczej nie dało się po prostu by im tego zrobić. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, to subskrybujcie, dawajcie łapki, komentujcie, to najważniejsze, bo musicie po sobie zostawić jakąś pamiątkę. No i myślę, że teraz będę się starał już coraz częściej wrzucać te filmiki.
Tylko, że oczywiście będzie to bardzo rzadko, ponieważ zanim ktoś zobaczy jakiś film, a nie jestem taki bardzo popularny, to trochę musi potrwać, wiadomo. Ale na razie jest dobrze, więc jeżeli pojawi się przynajmniej 10 łapek albo 20, to nagrywam następny film. Nie wiem jeszcze jaki, nie wiem jeszcze na jaki temat. Możecie mi podsuwać tematy nagrywania filmów w komentarzach. A teraz żegnam się z wami z serdeczną piątką, której niestety jeszcze wam nie pokażę i nie udostępniam kamery od samego początku. No bo ponieważ nie warto, ale żegnam się wami serdeczną łapką. Narka.